Radio Kraków. Go właśnie próbowałem jakby dotrzeć. To te modele komputerowe też, tak? Tak. Komputery pomagają? Pomagają. Pytacie górali o zdanie? Górali nie pytamy o zdanie, aczkolwiek czasami ta prawda, że albo będzie padać, albo będzie słońce, przy niektórych bardzo trudnych sytuacjach synoptycznych można powiedzieć, że się sprawdza. Mhm. No można by się zastanawiać, kiedy czasami Państwo też zaglądacie i próbujecie się zorientować w tych prognozach długoterminowych, mówię Państwo, nasi słuchacze. Przy czym okazuje się, że nie do końca jest to prawda, czy faktycznie do tygodnia to jest ta granica przewidywalności pogody, czy są jeszcze jakieś inne schematy, na podstawie których Państwo z jakimś prawdopodobieństwem jako synoptycy możecie między sobą już dyskutować na temat tego, co będzie, na temat takich zjawisk, powiedzmy, atmosferycznych, no bardziej radykalnych. Zdecydowanie polecam interesować się pogodą na najbliższe 2-3 dni, a te prognozy z horyzontem powyżej traktować jako takie orientacyjne. To znaczy pewna tendencja, ociepli się, będzie chłodniej, ale na przykład nie traktować tego tak, że za tydzień w Zakopanem będzie plus 12 stopni i na pewno tak będzie, bo to z dużym prawdopodobieństwem się po prostu nie sprawdzi. Każdy przebieg modelu z dnia na dzień, bywają takie sytuacje, że przychodzimy do pracy. I drugie, kolejnego dnia okazuje się, że na ten sam dzień prognoza jest o 180 stopni, zupełnie inna. Instalując w telefonie aplikację, która pokazuje prognozę pogody dla konkretnej miejscowości, to jak gęsto panowie jesteście w stanie utworzyć taką siatkę i przewidzieć, przepowiedzieć te prognozy pogody dla danego miejsca na mapie? Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że takie wszelkie aplikacje dostępne na telefon o różnych, nie będę tutaj reklamował, prawda, nazwach to są nic innego jak wyniki modelu. Po prostu surowe wyniki modelu, które są gdzieś tam wyliczone, przerobione ładnie na obrazek no i ładnie to wygląda i wszyscy się cieszą, że taka pogoda będzie. No ale można sobie sprawdzić, że te modele na przykład mają tak, troszeczkę taką tendencję do oszukiwania nas, bo są takie strony, gdzie są ładne obrazki i my to też obserwujemy i one się na przykład zmieniają w ciągu dnia, dostosowują do rzeczywistości, bo na przykład nie trafiły, a za chwilę temperatura się zmienia do tego, co jest. Radiowcy mają z tym odwieczny problem, zresztą nie tylko, kiedy przychodzą maile. Nie tak mówiła. Pani że będzie lało, a jest piękne słońce, albo odwrotnie. No to gdzie kierować się, na jakie strony internetowe, jak szukać tej dobrej prognozy pogody przed tym długim weekendem? IMGW po prostu. Ja oczywiście polecam naszą stronę pogodynka IMGWPL. Od niedawna są tam dostępne również nasze prognozy tekstowe na poszczególne województwa, w tym również w województwo małopolskie. Polecam, gdyż jest to prognoza tworzona przez synoptyka, przez człowieka. I cały czas, w dalszym ciągu jednak te prognozy synoptyczne mają lepszą sprawdzalność niż prognozy modeli numerycznych same w sobie. I synoptyk, jednak tutaj, ze swoim doświadczeniem, jest wartością zdecydowanie dodaną. Ja mam.